będziemy nawiązywać do tego, cośmy widzieli, cośmy przeżywali i będziemy czytać fragment Bożego Słowa z Ewangelii Łukaszowej, z Ewangelii Łukasza, rozdział drugi. Ewangelia Łukasza, rozdział drugi. Będziemy czytać od 39 wiersza poniżej do końca tego rozdziału. Jest to dłuższy fragment, ale ponieważ jest to całościowy fragment, traktuje o pewnym wydarzeniu, nie byłoby słuszne, gdybyśmy go w jakiś sposób dzielili. Zwróćmy więc uwagę na drugi rozdział od 39 wiersza. A gdy wykonali wszystko według zakonu pańskiego, o czym mówiłem przed przerwą, przed błogosławieństwem, wrócili do Galilei, do miasta swego Nazaretu. A dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości i łaska Boża była nad nim. A rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. I gdy miał 12 lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak to było we zwyczaju. A gdy te dni dobiegły końca i wracali, zostało dziecię Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice. A mniemając, że jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. I gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. A po 3 dniach znaleźli go w świątyni siedzącego pośród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. I zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. Ujrzawszy go, zdziwili się i rzekła do niego matka jego: synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. I rzekł do nich: czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im uległy, a matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Z dwóch powodów, drogie siostry i drodzy bracia, zdecydowałem się, aby czytać i rozważać właśnie ten fragment. Po pierwsze dlatego, ponieważ mówi on o dzieciństwie Pana Jezusa Chrystusa. A jesteśmy akurat w takim okresie, kiedy dużo się mówi na temat narodzenia Pana Jezusa. A po drugie dlatego ten fragment przeczytałem, ponieważ dzisiejsze nabożeństwo, jak mówiłem na wstępie, związane jest z dziećmi. Nie na co dzień, nie co niedzielę mamy takie nabożeństwo. A zatem nie bądźmy niecierpliwi, że tyle uwagi poświęcamy naszym dzieciom. Im się to po prostu należy. I jak zauważyliście z tego fragmentu, była to druga obecność Pana Jezusa Chrystusa w świątyni. Pierwsza miała miejsce wtedy, kiedy go przyniesiono, aby był obrzezany, wtedy, kiedy miał 8 dni. Po raz drugi przyszedł już samodzielnie z swoimi rodzicami, gdy miał lat 12, bo ten fragment mówi o 12-letnim Bożym Synu, Synu Marii, Józefa i Jezusie. I po zakończeniu święta, a to było święto Paschy, które trwało około 7 dni, rodzice przez dzień drogi szli, jak czytaliśmy, mniemając, że ich syn jest z nimi, że jest z nimi. Ja, kochani, nie zamierzam podejrzewać rodziców o brak troski, ale nie mogę zrozumieć pewnych faktów, pewnych wydarzeń, które miały miejsce. Czy wyobrażacie sobie, rodzice, że jesteście bez dziecka przez jeden dzień i nie wiecie, co się z nim dzieje, i nie wiecie, gdzie jest? To jest niemożliwe. Rodzice są raczej wpatrzeni w swoje dzieci i robią wszystko,
żeby nie stracić ich z oczu. W związku z tym niezrozumiałe wydaje mi się to wydarzenie, iż rodzice przez jeden dzień szli i nie zauważyli, że nie ma z nimi ich Syna, Jezusa Chrystusa, z którym przyszli do świątyni. Ale kochani, ja myślę, że ten fragment nie został przez Ducha Świętego zamieszczony w Ewangelii Łukasza po to, żebyśmy osądzali albo mieli negatywną postawę do Marii i Józefa. Nie, nie. Myślę, że ten fragment został zamieszczony po to, aby nam pokazać, aby nas czegoś w sensie duchowym nauczyć, aby nas w sensie duchowym przed czymś przestrzec. Co mam na myśli? Po pierwsze, muszę powiedzieć, mam na myśli, że możemy stracić Jezusa poprzez nasze codzienne, zabiegane życie. Przypuszczam, że gdy Maria i Józef wyszli z Jerozolimy, tak się zagadali z sąsiadami, znajomymi, tak sobie opowiadali o różnych, może nawet wielkich sprawach, jak to wspaniale było w świątyni, jakie piękne kazanie dzisiaj było, ile ofiar zostało złożonych i tak rozmawiając, a może o troskach swojego życia rozmawiali, że tego nie ma, tamtego nie ma, że kryzys, że to lub owo i nawet się nie spostrzegli, że stracili z oczu Jezusa, że Go nie ma, że Go nie ma. Bracia i siostry, to jest możliwe stracić Jezusa z oczu. To jest możliwe. Jeżeli zabiegani będziemy, o wszystko się troszczyć będziemy i tam pobiegniemy, i tam pobiegniemy, i tam pobiegniemy i zatroskani o to, żeby zabezpieczać nawet byt naszym dzieciom tak bardzo, nawet jeśli zajmiemy się aż tak bardzo religią i opowiadaniem o Kościele, o kościołach, kochani, w tym samym momencie przy nieostrożnym naszym postępowaniu możemy stracić z oczu Pana Jezusa. Cokolwiek by zajęło pierwsze miejsce w naszym sercu, to już dowodzi, że straciliśmy Jezusa. Przypomnę wam, kochani, że to jest rzecz niebezpieczna. Stracenie z oczu, odwrócenie oczu od Pana Jezusa grozi zawsze katastrofą i jest zawsze katastrofą. Jest zawsze katastrofą. I nie myśl, drogi przyjacielu, że ty będziesz wyjątkiem, że będziesz się troszczył o wszystko inne, że będziesz oczy kierował na wszystko inne, a nie na Niego, że ujdziesz tej katastrofie. To jest niemożliwe. Nie tacy byli przed Tobą i sobie nie poradzili. Niech mi wolno będzie przypomnieć wam wielkiego króla izraelskiego Dawida. Powiada on w psalmie, w jednym ze swoich psalmów, że mam zawsze Pana przed oczami mymi. Powtórzył to apostoł Piotr w Dzień Zielonych Świąt. Mam zawsze Pana przed oczami mymi. I dzięki temu, że mam zawsze Pana przed oczami mymi, On nie pozwoli, On nie pozwala, On nie dopuszcza do tego, aby się zachwiały stopy nogi mojej. A więc dopóty stał, dopóty był w pozycji pionowej, dopóki patrzył i ustawicznie patrzył na Niego, na Jezusa, nie stracił Go z oczu. Ale kochani, zdarzył się moment nieczuwania, zdarzył się moment odwrócenia choćby na chwilę oczu od tego, którego miał zawsze przed oczami i nagle, gdy odwrócił oczy od tego, który był przed jego oczami, skierował swój wzrok na Berszebę, o czym wszyscy doskonale wiecie. I potem nastąpiło to nieszczęście. I potem nastąpiła ta katastrofa. I potem nastąpiła ta katastrofa. Jedna chwila nieczuwania, jedna chwila odwrócenia oczu od tego, na którego patrzył aż do tej pory. I muszę wam powiedzieć, o czym zresztą doskonale wiecie, bo czytacie Biblię, że od tego momentu jego życie już nie było takie same. Nie stracił urzędu, pozostawał dalej królem. Nie stracił królestwa, pozostawał dalej królem.
Ale ten jeden przypadek spowodował taką katastrofę, taką ruinę, takie tsunami w jego życiu, że ten król już nie był dłużej takim samym człowiekiem. Nagle zaczęły się różne komplikacje, pamiętacie? Buntował się, jego córka przede wszystkim została zgwałcona. Jego syn się mu zbuntował, a potem musiał pieszo uciekać przed swoim synem. I gdy czytamy dalsze wydarzenia w życiu króla Dawida, to jest jedna wielka tragedia, jedno wielkie pasmo nieszczęść. A wszystko stało się w momencie, gdy odwrócił na moment swoje oczy od tego, którego aż do tej pory miał przed oczami. A więc każde odwrócenie oczu od tego, od niego powoduje tragedię i nieszczęście. Inny przypadek. Gdy Mojżesz prowadził Izraela z Egiptu do Kanaanu, w pewnym momencie zaczęły wychodzić, wyłazić, wypełzać jadowite węże. I możemy sobie hipotetycznie założyć, że ludzie widząc pełzające węże, no kąsani przez te węże, byli uśmiercani. Aż w pewnym momencie Mojżesz wywyższył węża, miedzianego węża na drzewcu. I Mojżesz powiedział, każdy, kto będzie patrzył na niego, kto spojrzy na niego, choćby nawet został ukąszony, będzie żył. I były przypadki, niewątpliwie były takie przypadki, że węże nadal kąsały. Ale gdy po ukąszeniu oczy się tego nieszczęśnika podnosiły na wiszącego miedzianego węża, jad przestawał działać. Ale i wtedy, tak jak i dzisiaj, nie brakowało ludzi lekkomyślnych i nieodpowiedzialnych. I wtedy, tak jak i dzisiaj, nie brakowało ludzi, którzy, a co tam Mojżesz ma mi do powiedzenia? A dlaczego ja mam robić akurat to, co on mówi? A dlaczego? A gdzie to jest napisane? Być może sobie zadawali pytanie. I rzeczywiście, tak nigdzie nie było napisane. To się dopiero wydarzało. I co? No i wyobraźcie sobie, że ktoś został ukąszony. Ktoś został ukąszony, ale w przekorze swoim, w buncie swoim nie podnosił oczu na miedzianego węża. Kończyło się to tragedią. Bo przecież jest napisane, że około 20 tysięcy ludzi wtedy padło od śmiercionośnych węży. A zatem była jakaś grupa ludzi nieodpowiedzialnych, która nie zważała, lekceważyła, nie patrzyła. Nie patrzyła na tego, który był wywyższony. Pan Jezus powiedział, że tak jak Mojżesz węża na pustyni wywyższył, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy. Po co i na co? Abyś, drogi bracie, droga siostro, zawsze miał Go przed oczami swymi. Abyś nigdy nie odwracał swoich oczu od Niego. Abyś zawsze patrzył na Niego. No niestety Maria i Józef popełnili ten błąd. Tak się zafrapowali różnymi innymi sprawami, zagadali z ludźmi, zatroskali o coś, tak się wszystkim interesowali, że zgubili Go ze swoich oczu. Jakżeż łatwo Go stracić dzisiaj ze swoich oczu. Nasze sprawy biznesowe mogą nas pochłonąć bez reszty. Nasze sprawy towarzyskie mogą nas wciągnąć bez reszty. Nasze nawet religijne czyny mogą nas wciągnąć bez reszty. A w tym wszystkim nie musi być Jezus. Możemy Go stracić z naszych oczu. I wtedy zaczyna się problem. I wtedy zaczął się problem. Dziwię się Marii i dziwię się Józefowi, że przez cały dzień szli i ani razu nie przyszło im do głowy, by się obejrzeć, gdzie jest Jezus. A gdzie nasz Syn? Widzicie, takie są niestety konsekwencje. Takie są niestety konsekwencje. Człowiek, który zaczyna odpadać od łaski Bożej, on nawet nie jest świadomy, że oddala się coraz bardziej i coraz bardziej od tego, na którego powinien patrzeć i którego powinien widzieć przed oczami swoimi. I jeśli takiego człowieka ruszamy, mówię, a co ty ode mnie chcesz? Przecież ja nie jestem najgorszy, nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, a żyję tak jak wielu przeciętnych ludzi, no czego ty ode mnie chcesz? Tak, chcę czego, jeśli już tak mówię, abyś nie stracił z oczu tego, który jest nadzieją, który jest dawcą życia, Jezusa. Popatrzcie na tych rodziców. Dzień drogi odeszli, dzień drogi potem musieli wracać. A więc w jedną stronę jeden dzień, w drugą stronę jeden dzień.
A potem 3 dni go szukali po Jerozolimie. Jestem przekonany, że tych 5 dni nie mogą uznać za błogosławione dni w swoim życiu. Czy mogą? W żaden sposób. Wracając cały czas byli przecież podekscytowani, podenerwowani, zestresowani. Gdzie on jest? Czy go znajdziemy? Chodząc po Jerozolimie, szukali, gdzie on jest, czy go znajdziemy. Stracone są to lata, lata bez Jezusa. Są to lata pełne udręki, cierpienia i bólu. Wielu tą drogą szło, nie bądź tym, który również w te błędne, na te błędne ścieżki wstępuje. Niestety Maria i Józef nie uniknęli problemów, ale to jest zapisane nie po to, abyśmy ich oskarżali, jak powiedziałem, ale po to, abyśmy właściwe wnioski wyciągnęli, byśmy go nie stracili z oczu naszych. Kochani, proszę, pamiętajmy, nic i nikt nie ma prawa, nie wolno nam odwracać oczu od Niego. Miejmy Go zawsze przed oczami naszymi. Bo widzicie, jeśli chodzi o rodziców, to ich szczęście w nieszczęściu polegało na tym, że wreszcie go jednak znaleźli. Ale nie zawsze się to tym kończy, że ktoś, kto go traci, odnajduje. Ja ciągle powtarzam, pokuta jest łaską. To, że ktoś może pokutować, to jest łaska. Bo są i tacy, którzy chcieliby pokutować, ale ich serce już jest tak zatwardziałe, że oni nie są nawet w stanie pokutować. I to, że ktoś odnajduje Jezusa po chwilowym odpadnięciu, to jest łaska. Ale nie zawsze się to tak wydarzało. Niech mi wolno będzie przypomnieć wam, że czasem to, cośmy stracili, cośmy zgubili, jest już nie do odzyskania. Jest już nie do odnalezienia. Dlatego nie wolno nam lekceważyć. Dlatego nie wolno się nam od Niego odwracać, bo nigdy nie mamy pewności, czy odnajdziemy to, cośmy zgubili. Czy odnajdziemy tego, od którego oczy odwróciliśmy. Jeden przykład wam tylko przytoczę. A może dwa. W liście do Hebrajczyków jest mowa o tym, o człowieku, który nazywał się Ezaw. I wszyscy go doskonale znamy. Syn Izaaka, Ezaw, był pierworodnym, a więc jako pierworodnemu należało się wszystko, co przygotował jego zapobiegliwy ojciec, a ojciec jego był bogaty. Izaak miał stada owiec, miał stada kóz, miał srebro i złoto. I Ezaw był świadomy, że to wszystko w momencie, gdy ojciec odejdzie z tej ziemi, a był już sędziwym człowiekiem, będzie należeć do niego. Ale jednego dnia, biegając cały dzień po polu za dziką zwierzyną, wracał tak zmęczony, tak strudzony, tak wygłodniały. I nagle z namiotu jego brata Jakuba doszedł go zapach soczewicy. Podszedł wtedy, by poprosić Jakuba o posilenie, o pokarm. A Jakub, będąc człowiekiem przebiegłym, wykorzystał ten moment. I tu jest nauczka pewna. Po pierwsze, w momencie, gdy jesteś utrapiony, gdy jesteś zgłodniały, możesz być łatwo zwiedziony. Jeśli jesteś osłabiony duchowo, możesz być bardzo łatwo zwiedziony. Bardzo łatwo i bardzo często wróg wykorzystuje takie momenty, żeby podstawiać ludzi, by nas zwiedli. Dlatego w takich momentach nie wolno podejmować nieodpowiedzialnej decyzji. Najlepiej w ogóle żadnej nie podejmować. Lepiej usiąść, przemyśleć, przeanalizować i dopiero wtedy podjąć decyzję. Ezaw niestety popełnił błąd, a ten błąd polegał na tym, że kiedy poczuł zapach soczewicy, był gotów odstąpić swoje dziedzictwo dane mu przez Izaaka. I tak właśnie zrobił. Jakub to wykorzystał. Daj mi swoje pierworodztwo, a dostaniesz miskę soczewicy. I Ezaw to zrobił. Wyobrażam sobie, co się działo, kiedy napełnił strawą swój brzuch, swój żołądek, kiedy już był syty. Wyszedł na pole z namiotu, popatrzył na pasące się stada,
stada, które jeszcze przed chwilą do niego należały, a teraz już należały do jego brata, bo je sprzedał za miskę soczewicy. Teraz już nie mógł powiedzieć, to jest moje, to już nie jest moje. I wtedy się zorientował, że popełnił życiowy błąd, że popełnił tragiczny błąd. Płakał, szukał, ale możemy powiedzieć, że było już za późno. Niektórych spraw się już nie da odwrócić. Jeżeli masz bliznę, jeżeli się zraniłeś, to nawet jeśli ta blizna się zarośnie, to i tak znak pozostanie. Niektórych rzeczy się nie da już naprawić. Ezaw już nic nie mógł zrobić. Szukał, płakał, pokutował może, znaczy pokutował na tyle, na ile to było możliwe, ale było już za późno. Więc szczęśliwi są rodzice Jezusa, że Go 5 dniach odnaleźli. Ale nie zawsze tak się kończy nasza zguba. Nie zawsze odnajdujemy to, cośmy zgubili. Nie zawsze. Jeśli mogę wam przysłużyć drugim przykładem, to także mogę powiedzieć. Był w Nowym Testamencie człowiek, który należał do 12 apostołów. Wraz z Piotrem, Janem, Jakubem i innymi uzdrawiał chorych, wypędzał demony. Wraz z nimi usłyszał także: radujcie się z tego, że imiona wasze zapisane są w księgach życia. On nie powiedział wasze z wyjątkiem jednego, tylko ich wszystkich. Ale oto przyszedł taki moment, kiedy diabeł wrzucił do jego serca myśl: odejdź od Jezusa, odwróć swoje oczy od Niego, sprzedaj Go za ileś tam srebrników. I on to zrobił. A kiedy to zrobił i zobaczył, co uczyniono z Jezusem, pamiętacie, odszedł, gorzko płakał, ale było już za późno. Więc czasem jest tak, że gdy coś stracimy, to już jest nie do odzyskania. Dlatego póki jeszcze nie jest za późno. Póki jeszcze nie jest za późno, ratuj swoje życie, człowieku. Tak jak powiada Boże Słowo, ratuj swoje życie. Bo ziemia, która deszcz obfity przyjmuje i nie reaguje, powiada też list do Hebrajczyków, staje się gorsza, nieurodzajna i tak dalej. A więc nie zawsze jest do odzyskania to, cośmy stracili. Szczęście Marii i Józefa polegało na tym, że znaleźli Jezusa. Daj Boże, aby i Tobie się ta łaska stała. I wam, którzyście jeszcze Go nie, którzy Go straciliście, albo którzy Go jeszcze nigdy nie przyjęliście, aby się wam ta łaska stała. Ale to opowiadanie, to wydarzenie ma także i drugie dno, ma także i drugą płaszczyznę. Drogie siostry i drodzy bracia, zwracam się do rodziców, bo dzisiaj mamy rodziców, zwracam się do dziadków, babć, bo mamy dzisiaj takich na sali. Możemy być tak zajęci codziennością, frapunkiem o dzień dzisiejszy, o to, żeby gromadzić, żeby dzieciom zabezpieczać przyszłość, że możemy nasze dzieci stracić. Możemy stracić w tym zabieganiu nasze dzieci, nie mieć czasu dla nich, aby z nimi usiąść, porozmawiać. Ja tu sam mam wyrzuty sumienia, ponieważ także w pewnym okresie mojego życia byłem dla wszystkich i we wszystkim. I tak może być. Możemy być we wszystkim i dla wszystkich, z wyjątkiem naszych dzieci. Możemy stracić, tak jak Maria i Józef. Byli ze wszystkimi, a ty, Sara, a ty, szli i gadali i nawet nie zauważyli, że ich dziecka nie ma z nimi. Tak się może wydarzyć niestety i w naszym życiu. Możemy być dla wszystkich we wszystkim, nie widząc naszych dzieci. Nie widząc ich nawet wtedy, kiedy przychodzą do nas i tulą się, bo już nas ktoś zagadał, bo już ktoś coś powiedział i nie widzimy, że one są przy nas. I potem te dzieci rosną w przeświadczeniu odrzucenia, rosną w przeświadczeniu niechcenia, niekochania i trudno się potem układa ich życie. A więc może być i taka sytuacja. Tym bardziej, tak jak powiedziałem na wstępie, że tak jakoś się stało, no to jest wola Boża. Wierzę, że Bóg do najtrudniejszych momentów powołuje także
najbardziej właściwych ludzi. I to, kochani rodzice, że Pan wam dał być rodzicami, rodzicielkami, ojcami w tym trudnym czasie, to dowodzi, że Bóg ma do was zaufanie. Że te oto maleństwa niewinne, maleństwa wam właśnie powierza na wychowanie. Abyście je wychowali na ludzi prawych, szlachetnych, uczciwych. A czasy, w których żyjemy, to czasy trudne, jak wiecie. Dlatego na te trudne czasy właśnie was, akurat was wybrał. To znaczy, że ma Bóg do was zaufanie. Wasze dzieci będą narażone na różne problemy. W przedszkolu, w szkole. Będą je uczyć, że życie mężczyzny z mężczyzną to jest normalka. Że małżeństwo między mężczyzną a kobietą to jest nienormalne. To jest staroświeckie. To jest coś, co się w głowie nie mieści. Będą uczyć wasze dzieci, że muszą najpierw spróbować, czy chcą z mężczyzną, czy chcą z kobietą. Że będą uczyć wasze dzieci, że trzeba sobie wróżyć z wosku podczas Andrzejków i tak dalej, i tak dalej. A więc będą uczyć nienormalności. To nie chodzi o to, żebyście waszych dzieci do szkół nie posyłali. Nie, to jest niemożliwe. Ale musicie być świadomi, że odtrutko na tę truciznę, która będzie im wlewana. I tu, i tam musicie być wy, rodzice, ojcowie i matki. Że dzieci wasze, choć oczywiście nie wolno im pomiatać nauczycielami, szanować ich muszą ze względu na ich urząd, ze względu na ich służbę, ale wzorcem dla nich mamy być my, rodzice. Tego musimy być świadomi. Musimy o tym pamiętać. I Bóg darzy nas zaufaniem, że nie stracimy nasze dzieci. Ja muszę powiedzieć tak, że zdaje się, albo jeśli ktoś się może poczuć urażony, proszę, wybaczcie, naprawdę nie mam przed oczami żadnego nazwiska, ale wiele dzieci zostało pewnie straconych przez nieodpowiedzialne postępowanie rodziców. Może nie nieodpowiedzialne, ale ze względu na brak troski. Maria i Józef też stracili swojego syna na krótki moment. Odnaleźli go. Ale wiele rodzin straciło. Wielu ojców, wiele matek straciło swoich synów i swoje córki i do dzisiaj ich jeszcze nie odzyskali. Daj Boże, żebyście ich odzyskali. Daj Boże, żebyście ich odnaleźli. Daj Boże, daj Boże. Ale jest wiele takich sytuacji w wielu rodzinach, w wielu domach, że do dzisiaj dzieci pozostały, a rodzice idą w inną stronę. A więc nie ma społeczności między dziećmi a rodzicami. No więc ten przykład, to wydarzenie, kochani, także nas czegoś uczy. Nie tylko tego, że my możemy nierozsądnym naszym postępowaniem stracić z oczu naszego Pana. Daj Boże, żebyśmy Go mimo wszystko odnaleźli, ale miejcie w przeświadczeniu także fakt, że niektórzy chcieli Go odnaleźć, ale już było za późno. Wiecie, że Biblia nawet mówi, ja tego słowa do końca nie rozumiem, choć jestem pastorem, przyznaję się ze wstydem do tego, ale Biblia mówi słowami apostoła Jana, jeśli widzicie człowieka świadomie grzeszącego, to nawet się za nim już nie módlcie. To znaczy, że on już, że już jest za późno, on już stracił łaskę. I może stąd się bierze też i ten fakt, że o niektórych się modlimy i modlimy i modlimy, a oni zamiast stawać się lepszymi, stają się gorszymi. Może to nie jest wolą Bożą, ale skoro Bóg nam nie powiedział, już przestańcie się o Niego modlić, mamy się o Niego dalej modlić. Ale to są przypadki, że no człowiek już stracił łaskę w oczach Boga. Na tyle za dalece zasmucił Ducha Świętego, że zaszedł za daleko i nie ma odwrotu. A więc to przeżycie, tego nas uczy i to przeżycie przed tym nas przestrzega. Jeżeli jesteśmy na drodze, w drodze, jeżeli jesteśmy w drodze i nie mamy Jezusa obok siebie, nie mamy Go przed oczami naszymi, to czym prędzej zawracajmy, to czym prędzej zacznijmy Go szukać.
to czym prędzej wróćmy tam, gdzieśmy go zgubili, gdzieśmy go zostawili, jeśliśmy go gdzieś po drodze zgubili. A po drugie, uczy nas i uczula nas. Uczula nas na to, abyśmy świadomi niebezpieczeństw, jakie czyhają na nasze dzieci, zawsze mieli ich przy sobie. Mi się bardzo podoba postawa niektórych z was. Naprawdę mi się bardzo podoba. Czuję nawet wyrzuty sumienia w pewnym momencie, że zawsze jesteście tu ze swoimi dziećmi, że zawsze wasze dzieci są z wami, że ich sadzacie obok siebie, że są z wami. I to jest dobrze. I tak być powinno. Nie traćcie ich z waszych oczu. Nie traćcie ich. Niech rosną, wzorując się na was, wzorując się na waszym szlachetnym, rodzicielskim przykładzie. Ja miałbym dzisiaj tyle.